Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Pora na 43. odcinek Zarychty na solo. Odcinek, którym zaczynam zapowiedź sezonu 2018-19. Mam nadzieję, że starczy mi sił, żeby zrobić 30 odcinków, po jednym na każdy zespół. I że w najbliższych 10 dniach do startu wiki będziecie mieli czego słuchać, bo średnio by wychodziło 3 odcinki na dzień. Jeden o 8, jeden o 14, jeden o 20, więc taki jest plan, ambitny. I mam nadzieję, że to się uda. Chciałem zrobić podobnie jak w oryginalnym Magic Basketball było, czyli podzielić sobie na ileś tam kategorii, które w oryginalnym Magic Basketball się pojawiały, czyli trener, obwodowi, skrzydłowi, środkowi, atak, obrona, środowisko, raport draftu, jak ich pokonać. Natomiast no, nie dałbym rady tego wszystkiego czasowo po prostu zgrać, żeby tego było 3 sztuki dziennie, wobec czego ograniczę się do podstawowych kategorii, czyli przejrzenie kadr, ocena trenera, a także atak, obrona, gdzie drużyna będzie stawiała duży nacisk i czym będzie pokonywała swoich przeciwników. Więc zaczynamy od Boston Celtics, drużyny, która wyrosła nam na kandydata numer 1 wschodu po odejściu na zachód LeBrona Jamesa. No i Celtics są po kolejnym sezonie zwyżki, kolejnym sezonie, którym osiągnęli zdecydowanie więcej niż rok temu. Teoretycznie to był ponownie tylko finał konferencji, natomiast Celtics zdecydowanie wzmocnili swój skład w porównaniu do tego, co było rok wcześniej. Celtics rozwinęli też bardzo mocno swoich młodych zawodników, jak Jaylen Brown, jak debiutant Jason Tatum. No i za tym wszystkim stoi osoba pierwsza, która zostanie oceniona przeze mnie, czyli Brad Stevens. Być może najlepszy trener w tej chwili w NBA, przynajmniej jest przez wielu uważany za najlepszego. Brad Stevens, który pracuje już 5 sezonów w Bostonie. Wszystkie zresztą jego sezony pracy w NBA to właśnie tutaj. I Stevens rok po roku zdecydowanie poprawia liczbę zwycięstw drużyny, bo zaczynał od 25, potem przez 40, 48, 53, 55 w poprzednich rozgrywkach i jeżeli wszyscy zawodnicy będą zdrowi, to nie zdziwię się, jeżeli Celtics w tym sezonie przebiją 60, bo najzwyczajniej w świecie mają młodych zawodników, którzy stanowią o sile drużyny, zawodników, którzy nie potrzebują dużo odpoczynku, a jednocześnie mają tak szeroki skład, że mogą sobie pozwolić nawet na rotację, gdyby taka była konieczna. Jest to w dużej mierze zasługa Danego Ainge'a, ale także Brada Stevensa, no bo Brad Stevens stoi chociażby za tym, że do drużyny rok temu trafił Gordon Hayward. Brad Stevens jest też ojcem sukcesu kilku zawodników, którzy albo byli niedoceniani w innych drużynach, albo po prostu byli nisko wybierani w drafcie. I to on pozwolił im się rozwinąć, on może nie tyle nawet pozwolił, co pomógł im się rozwinąć. On napędził ten rozwój zawodników i to on w głównej mierze stoi za tym. Steven stawia zdecydowanie na defensywę, która była w wykonaniu Celtics świetna w poprzednich rozgrywkach i myślę, że podobnie będzie w tym, w najbliższym sezonie. Natomiast Stevens też, mam wrażenie, ma dużo do poprawy w ataku. Tak. I tutaj mam nadzieję, i kibice Celtics też, że powrót do zdrowia Kyriego Irvinga i Gordona Haywarda przyczyni się do tego, że Celtics pójdą w górę, jeśli chodzi o atak. No i to będzie też rola Stevensa, który po tym, jak w poprzednim sezonie wystrzelili wręcz Terry Rozier, Jason Tatum, musi to wszystko jakoś pogodzić. Będzie to dla niego niemałe zadanie, ale myślę, że sobie z nim poradzi, no bo już nie raz i nie dwa udowodnił, że jest szkoleniowcem najwyższej klasy. No i tak jak powiedziałem na początku, chcę to robić podobnie jak Magic Basketball, czyli na koniec każdego omawianego segmentu będzie ocena w skali od 1 do 6, więc myślę, że Brad Stevens jako trener zasługuje na taką mocną piątkę z plusem. Ok. Druga kategoria, drugi segment, gracze obwodowi. Tutaj będą się znajdowali goście, którzy grają na pozycji numer 1, 2. Jak wiadomo, NBA coraz bardziej odchodzi od tych pozycji, tak? Od grania według starych schematów. Natomiast gdzieś, mimo wszystko, chciałbym to posegregować, więc jako pierwsi idą obwodowi. No i tu wiadomo, graczem numer 1 jest Kyrie Irving, który no, niestety dla kibiców Bostonu poprzedni sezon skończył przedwcześnie, nie grał w playoffach w ogóle, mimo tego Celtics doszli daleko. I co najważniejsze, myślę, dla przyszłości zespołu, Irving w ostatnich dniach powiedział, że chce zostać po prostu w Bostonie na kolejne lata, że to jest zespół, w którym chce związać swoją przyszłość.
A były takie raporty mówiące o tym, że być może Irving będzie chciał odejść z Bostonu i gdzieś znaleźć miejsce, żeby wspólnie zagrać za rok z Jimmy Butlerem. No ale skoro już teraz mówili to oficjalnie na jednym ze spotkań w hali, przy kibicach, że jak najbardziej jest za tym, żeby zostać w drużynie na kolejne lata, no to chyba mogą być wszyscy spokojni. Problem, jaki może mieć w tej chwili Brad Stevens, to znalezienie miejsca na boisku tym wszystkim zawodnikom na obwodzie, no bo ostatnie playoffy pokazały, jak świetnym graczem może być Terry Rozier i on będzie musiał z kolei po tak udanych playoffach pogodzić się z rolą zawodnika rezerwowego. Ale wydaje mi się, że nie będzie z tym wielkiego problemu dla Roziera, bowiem to dopiero trzeci sezon, ma za sobą trzy sezony w NBA, więc to będzie jego czwarty. I Rozier tutaj będzie dalej pełnił podobną rolę jak rok temu, tak? Więc on będzie tym gościem, który będzie w stanie wejść w każdym momencie, dorzucić sporo punktów, też wjechać pod kosz. Mam nadzieję, że będzie dalej kontynuował swój progres, jeśli chodzi o skuteczność rzutów z gry i rzutów za 3 punkty, bo to już było w poprzednich rozgrywkach, no i że po prostu będzie dalej coraz lepszy. Kolejnym graczem, którego tutaj na obwodzie jeszcze mam, to jest Marcus Smart, zawodnik, który jest być może jednym z najlepszych defensorów w tej chwili na obwodzie w NBA. Takie sobie statystyki, nawet jeśli chodzi o niego, wypisałem. On jest w czołowej dziesiątce ligi, jeśli chodzi o liczbę wymuszonych fauli ofensywnych średnio na mecz. Średnio co czwarty mecz jest na nie faul ofensywny. No i też jest w czołowej piętnastce ligi, jeśli chodzi o tak zwane deflections, czyli odbicia piłki w obronie, nie kończące się przechwytami, ale no wybijające chociażby rywali z rytmu. Ma ich prawie 3 średnio na każde spotkanie, a jak wiemy, Smart nie jest graczem grającym po 35-40 minut w każdym meczu, tylko dużo mniej, a mimo wszystko jest tak wysoko, więc jakby grał więcej, to byłoby jeszcze lepiej. Natomiast mankamentem Smarta jest to, że nie jest dobrym zawodnikiem w ataku, bazuje mocno na swojej fizyce, bazuje mocno na kontrataku, no i na walce nawet o zbiórkę w ofensywie, co dla tak niskiego zawodnika teoretycznie byłoby trudne, no ale jak wiadomo, teraz łatwo wyciągnąć zawodników wysokich spod kosza, więc te zbiórki dla graczy niskich stają się dużo bardziej dostępne. Więc tutaj Smart oczywiście po stronie ofensywnej ma duży problem, natomiast no, on daje w obronie zdecydowanie najwięcej, bo z nim na parkiecie Celtics tracą poniżej 100 punktów na 100 posiadań, a bez niego to jest wynik 103, przepraszam, w ostatnim sezonie, więc to jest duża różnica. Kolejny zawodnik obwodowy to Brad Wanamaker, gość, który przyszedł z Europy, konkretnie w ostatnim sezonie grał w finale Euroligi z Fenerbahce. No i Wanamaker to jest zawodnik, który jest już doświadczony, więc to nie przychodzi nieopierzony debiutant, który nie wiadomo co będzie grał, tylko będzie wiadomo, że stabilny, wiadomo też, że nie dostanie jakichś wielkich minut, bo myślę, że 15 to jest maks, na co może liczyć Wanamaker przy tak szerokim zestawie graczy obwodowych, a także skrzydłowych, którzy mogą występować na pozycji numer 2, bo do tego za chwilę przejdziemy. Więc tu Wanamaker, myślę, 15 minut to jest takie maksimum. Też taka dobra opcja dla niego i dla zespołu, żeby spokojnie go wprowadzić, zobaczyć, czy on rzeczywiście będzie w stanie na stałe z NBA zagościć, czy też będzie to chwilowa tylko przygoda. W końcu jest debiutantem 29-letnim, więc nie wiadomo, czy będzie w stanie tutaj zostać. Jeśli chodzi o ocenę, to myślę, że taka mocna czwórka z plusem, dlatego że mamy bardzo dobrych zawodników, ale to są zawodnicy często jednowymiarowi, tak jak Kyrie Irving jest dosyć dużym problemem w defensywie dla Celtics, tak jak z kolei Marcus Smart jest problemem w ofensywie, to dlatego chociażby taka czwórka z plusem tylko, a na nic więcej, natomiast zdecydowanie z perspektywami na lepsze noty. Ok, skrzydłowi. No i tutaj mamy prawdziwy urodzaj. Zaczynamy od tego, który najmniej grał jak dotąd w Celtics, bo w oficjalnych meczach sezonu to było tylko kilka minut w pierwszym spotkaniu zeszłego roku, czyli Gordon Hayward, który wreszcie wrócił do zdrowia i w tym preseason, w tych kilku spotkaniach, w których już wystąpił, wygląda bardzo solidnie. I mam nadzieję, że przede wszystkim on w głowie już się uporał z tą fatalną kontuzją, która rok temu go wykluczyła z gry i będzie po prostu w stanie normalnie grać. Tego mu zdecydowanie życzę, no bo to jest gracz, który przeszedł fajną drogę w NBA.
i który pokazuje, to też jest tak do wszystkich was, jeżeli macie debiutanta, który w pierwszym sezonie niekoniecznie osiąga jakieś świetne liczby, to nie znaczy, że trzeba go od razu skreślać. Przypomnijcie sobie, że Hayward w Utah Jazz rzucał po kilka punktów i to nie tylko w pierwszym sezonie, ale miał chyba 2 czy 3 sezony takie, gdzie był zawodnikiem rezerwowym, ewentualnie pierwszopiątkowym, ale tylko zadaniowym. Dopiero po kilku latach przejął rolę lidera, zarówno ofensywnego, jak i całej drużyny. No i wybił się do meczu gwiazd, wybił się do tego, żeby podpisać później kontrakt maksymalny z Boston Celtics. Także Hayward, mam nadzieję, że wrócił do zdrowia na tyle i w głowie, że będzie po prostu takim samym zawodnikiem, jakim był w Utah Jazz pod koniec jego przygody z tamtą drużyną. O minuty Hayward będzie musiał walczyć z Jaylenem Brownem i Jasonem Tatumem, czyli gośćmi, którzy pociągnęli drużynę w playoffach z zeszłego sezonu. Wydaje mi się, że może też być często tak, że cała ta trójka będzie występować jednocześnie na boisku razem z Kyrie Irvingiem i Alem Horfordem. Mogą też się zdarzyć takie ustawienia, że Tatum może grać jako center w tej drużynie i wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Bo wiadomo, ogólnokoszykarskie dążenie do grania szybciej, bardziej efektywnie, z większą liczbą rzutów za 3 punkty, z większą liczbą miejsca pod koszem, żeby jak najłatwiej móc wjechać, zdobyć punkty spod obręczy. No i tak, Jaylen Brown, który ma już ze sobą 2 sezony w NBA, zaliczył rozwój w poprzednich rozgrywkach, ale wydaje mi się, że przyjście tej Tuma trochę przyćmiło jego osiągnięcia, bo Brown w pewnym momencie był liderem ofensywy Celtics, szczególnie wtedy, kiedy do kontuzjowanego Haywarda doszedł kontuzjowany jeszcze Kyrie Irving. No i wtedy Brown pociągnął tą drużynę w końcówce sezonu zasadniczego. W playoffach zdecydowanie wybił się Jason Tatum, który miał fantastyczne rozgrywki po prostu, te posezonowe. No i Tatum zapracował sobie na to, żeby być wysoko we wszystkich rankingach najlepszych debiutantów i mam wrażenie, że Tatum ma większą perspektywę na bycie wielkim graczem w Celtics niż Jaylen Brown. No ale cóż, nie każdy może być po prostu wielką gwiazdą. Za tą całą trójką z kolei mamy gościa, który podobno jest jednym z najlepszych defensorów w lidze na LeBrona Jamesa, a na pewno gościa z bardzo wysokim ego, czyli Marcusa Morrisa. Morris ma przed sobą kolejny sezon bycia gościem, który ma po prostu wejść z ławki, zapewnić twardą obronę, rzucić parę trójek, parokrotnie zepsuć zagrywkę, ale zagrać pod siebie i skutecznie. I taka będzie jego rola także w tym sezonie. On wciąż będzie wchodzącym z ławki strzelcem. I on się bardzo dobrze z tej roli wywiązuje, więc myślę, że tutaj nie ma co więcej się zatrzymywać. No i Celtics mają jeszcze 2 pitbullów, jak ja ich nazywam, czyli Semi Ojeleye i Gershon Yabusele. 2 zawodników, mój dobry kolega nazywa taki karakany, czyli nie za wysoki, szerszy często się wydaje niż wyższy, mogący grać na wielu pozycjach, a jednocześnie zajmujący tak wiele miejsca na boisku, że ciężko go przejść. I obaj są tacy. I mam wrażenie, że no, oni przede wszystkim będą wychodzić w tych momentach, kiedy będzie potrzeba dużo bardziej ostrej obrony. Nastawionej także na pułapki na całym boisku. Czy też po prostu próba grania niższym składem, no bo obaj mają 2 metry, 3 cm wzrostu lub 2,1. A mogą spokojnie dzięki swojej wadze, dzięki swoim warunkom kryć środkowych drużyn przeciwnych, więc to będzie dla nich szansa na minuty. Jest jeszcze debiutant Robert Williams, który ma bardzo przyzwoity preseason, natomiast myślę, że on wiele minut jeszcze nie dostanie i mam nadzieję, że będzie go czekała podobna trochę droga, jako przeszedł chociażby Terry Rozier, czyli Brad Stevens będzie mocno nad nim pracował, będzie mocno go ogrywał. Nie zdziwię się, jeżeli Williams w pewnym etapie sezonu zostanie zesłany do G League, bo po prostu będzie brakowało minut dla niego w pierwszej drużynie i że tam będzie sobie funkcjonował. Jeśli chodzi o ocenę zawodników skrzydłowych, to myślę, że tutaj możemy spokojnie postawić 5. Na 5 z plusem poczekam, żeby zobaczyć w większej próbce, co będzie grał Gordon Hayward. Jeżeli on będzie rzeczywiście tak dobry, jak się wydaje, jaką mam ja nadzieję i myślę, że wielu z was, no to wtedy ta ocena może pójść w górę, ale na dzisiaj jest to 5. 4. segment, podkoszowi.
Tutaj mamy tylko trzech zawodników. Al Horford oczywiście, najważniejszy mam wrażenie zawodnik, to od niego zaczęło się budowanie tej wielkiej drużyny. Dalej Aaron Baines i Daniel Tice. No Al Horford no to już zawodnik wiekowy, bo 32 lata, więc on już zaczyna być powoli, mam wrażenie, zadaniowcem w tej drużynie. Aczkolwiek wciąż to jemu są poważane najważniejsze piłki, jak chociażby pamiętacie końcówkę chyba trzeciego meczu Celtics przeciwko Philadelphia 76ers, kiedy to Horford załatwił im zwycięstwo. Czy jak chociażby jeszcze playoffy rok wcześniej, kiedy to on przeciwko Washington Wizards także kończył mecze dla Celtics zwycięskimi rzutami. No i Horford jest taką kotwicą, takim stabilizatorem w środku pola, w środku strefy pola 3 sekund. I to on będzie tym takim punktem odniesienia dla pozostałych. Dalej jego zmiennikiem, myślę, w zależności od tego, jaki będzie przeciwnik, będą się wymieniać Aaron Baines i Daniel Tice. No bo Aaron Baines jest zawodnikiem, który nie jest aż tak mobilny jak Tice chociażby, więc Bainesa będzie się częściej wykorzystywało do bronienia silnych zawodników drużyny przeciwnej. Bainesa będzie się wykorzystywało też wtedy, żeby zrobić więcej miejsca w strefie podkoszowej, bo Baines pokazał w playoffach, że nieźle rzuca za 3 punkty. Natomiast Tice będzie częściej wykorzystywany do tego, żeby lepiej stawiać zasłony, lepiej rolować w stronę kosza, bo mam wrażenie, że jest pod tym względem po prostu lepszy od swojego kolegi z antypodów. I to by było tyle, jeśli chodzi o podkoszowych. No tam myślę tutaj 4,5, może nawet 4 samo, z tego względu, że Horford już, mimo że świetny, to mam wrażenie, że indywidualnie nie jest w stanie pociągnąć, a też gdzieś muszę zrobić miejsce na chociażby wyższą ocenę dla takich Sixers z Joelem Embiidem, więc to dlatego chociażby między 4 a 4,5. No i dalej mamy ocenę. Ostatni segment, który będę oceniał, czyli ofensywa i defensywa drużyny. Połączenie gdzieś przechodzenia z obrony do ataku i z ataku do obrony, a także same umiejętności gry drużyn w tych elementach. No i Celtics są po ostatnim sezonie zdecydowanie wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o obronę, bo mieli najlepszą defensywę w sezonie zasadniczym, tracili 101,5 punktu na 100 posiadań, to był najlepszy wynik. W playoffach trochę to poszło w dół, bo do 104,6, ale było to spowodowane chociażby fantastyczną grą LeBrona Jamesa i Cleveland Cavaliers, także niezłą serią pierwszą Milwaukee Bucks, którzy trzykrotnie pokonali Celtics na własnym parkiecie. Ale mimo wszystko tutaj bardzo, bardzo wysoka ocena i myślę, że w pełnym zdrowiu wszystkich graczy to Celtics mogą ponownie zawalczyć o to miano najlepszej drużyny w obronie. Natomiast zdecydowanie atak jest do poprawy. Celtics w poprzednim sezonie byli zaledwie na 18 miejscu w lidze, jeśli chodzi o efektywność ofensywną. Zrzucali 105,3 punktu na 100 posiadań, co tak jak mówię, 18 miejsce to teoretycznie poza playoffami. Ale w playoffach za bardzo się nie poprawili pod tym względem, więc liczę na to, że przy pełnym sezonie Haywarda, przy pełnym sezonie Irvinga te wskaźniki mogą pójść w górę i dać im zdecydowanie dużo więcej. Grali też nie za szybko, bo grali w 23 tempie NBA, około 98 posiadań na spotkanie. Tak jak mówię, 23 tempo, czyli oni nie pędzili do przodu, jak chociażby New Orleans Pelicans, żeby rzucać jak najwięcej, zdobywać punktów co chwila, mieć kolejną okazję. Oni spokojnie pracowali na swoje rzuty i w ataku pozycyjnym częściej zdobywali punkty. Wydaje mi się, że to porównanie, ta stabilizacja pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy atakiem i obroną jest na bardzo wysokim poziomie w Celtics i to jest to, co ich wywindowało tak wysoko. W sytuacji, kiedy nie będzie LeBrona Jamesa w konferencji wschodniej, kiedy wciąż jeszcze 76ers uczą się wygrywania, to powinno wystarczyć jak dla mnie na wygranie konferencji wschodniej przez Boston i tego im życzę trochę, bo chciałbym, żeby wrócili do finałów NBA, to zawsze jest trochę inna atmosfera, jeżeli Celtics są w finałach. Okej, to tyle na dzisiaj. Znaczy na dzisiaj, to tyle na pierwszy odcinek zapowiadający sezon 2018-19. Byli Boston Celtics. Dzięki za uwagę. Czekam na wasze uwagi odnośnie tego, czy wam się podobało, czy też nie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.